No, zacząłem już go skręcać, wszystko chodzi, programator też. Poczciwy, piękny filodendron. Tak, to też jest roślina, która zawiera nierozpuszczalny szczawiany wapnia, rafidy i właśnie wywołuje... Jeszcze tylko pokrywkę będę musiał troszeczkę odnowić. Wypolerujemy oryginalny lakier, tak żeby nie... Dużo rys nie ma, także damy radę, może. Tak to wygląda. Panel w miarę odnowiony. Tutaj jeszcze jedno pokrętło dojdzie, bo tutaj też dorabiałem. Dorobimy jeszcze jedno te pokrętełko. Jak widać, tuning działa, dostrojenie. No, no coś słabo, ta zielona się świeci, ale to zależy też wszystko od sygnału, nie? Zjadają te rośliny i również dla kotów one będą działały te rośliny tak jak w przypadku dzieci, w przypadku ludzi. No, ale pani doktor... No, bo tutaj kawałek drutu zamiast anteny, to jest normalne. Powietrze. Czym się kierować przy wyborze? Które z tych roślin są, no, powiedziałabym, najbardziej skuteczne, najbardziej efektywne, jeśli chodzi o filtrowanie powietrza? No i tutaj ja bym no i dobra. Wróciła do takich roślin... Skręcamy, polerujemy obudowę i tunerek odnowiony. Ok, tunerek zestrojony, wyczyszczony, poskładany, odnowione, wszystko. No i teraz tak, pierwszy kanał, dostrojenie oczywiście też działa, drugi kanał. Trzeci też, czwarty też, piąty też. Pisze pani do nas, mówi pani, że ma... Szóstka, siódemka. Wszystko wyczyszczone, potencjometry wymienione niektóre. No i strojenie ręczne. Na szczęście mam to już za sobą. Feminos pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement... O, możemy sobie dostroić. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz... Słaby sygnał na dwójce tylko. Tak działa dostrojenie przy dobrej antenie. Przy dobrym sygnale. Stołecznego studia też widzę. Również dodać jakieś inne warzywa. Brokuł ugotowany, różyczki, może nam zostać. I teraz tak, fale długie, trzeba antenę podpiąć. Moment, już podpiąłem. Nie wiem, czy w dobrą dziurkę podpiąłem. No coś tam odbiera, ale jest dzień. Zobaczymy wieczorem, jak fale średnie będą się zachowywać i fale długie, ponieważ tutaj ktoś oberwał antenę odfertowo. Ja wstawiłem inną w środek, także w metalowej obudowie nie zda pewnie egzaminu ta antena fertowa, ale przy podłączeniu anteny zewnętrznej powinno być wszystko ok. Nie są straszne burki są w tej chwili.
A, tutaj nie po... Zobaczcie, bez żadnej anteny w tym. Dopiero teraz jak podetnę, bez żadnej anteny próbowało coś tam odbierać. O, czułość 5,5, tak no 5-6 mikrowoltów w tej chwili udało się uzyskać po przestrojeniu. Także jest jeszcze lepsza czułość ma niż w oryginale miał, bo w oryginale według instrukcji ma 0,75. Teraz ma 0,5. Wszystko gra, wszystko chodzi. Troszeczkę tutaj są rysy, ale właśnie to jest urok tego sprzętu. Nie wiem dokładnie, z którego on był roku. W którym roku to produkcja, trzeba zobaczyć, się przejrzeć dokładnie. Ale pamiętam, kiedyś to był rarytas. Jeszcze jak ja byłem w szkole średniej, to jak ktoś miał całą wieżę składankę Diory, to naprawdę był ktoś, nie? No dobra, tutaj jeszcze mam do przejrzenia, o, trochę gorszy stan, jak widać, tutaj mamy porysowania. Na obudowie trzeba będzie to wszystko spolerować i prawdopodobnie nowy lakier położymy, bo już trochę za bogato to jest zrżnięte, że tak powiem. Magnetofon do tego sprzętu. No i zapraszam do kolejnych odcinków, zajmiemy się magnetofonem. Tunerek odnowiony, stan idealny.